Cześć, siemanko, dzisiaj pokażę wam, jak fajnie zabarwić zdjęcie. Taka lekka, delikatna koloryzacja zdjęcia. Dobra, więc pierwsze co mamy, to mamy nasze zdjęcie. Ja sobie tutaj skopiowałem, wkleiłem. Służy mi ono jako warstwa. I najpierw sobie trochę wzmocnię, czyli wchodzę w kolory krzywe i robię takie delikatne S. To nawet w sumie jak S nie będzie wyglądać. Po prostu troszkę w dół celem zaciemnienia ciemnych kolorów i tutaj troszkę w górę, oczywiście pamiętajcie, żeby nie przesadzić. Na przykład tak. I tutaj troszkę w górę celem rozjaśnienia jasnych kolorów. Okej, dajemy OK. Teraz tworzymy sobie nową przezroczystą warstwę. Okej, wybieramy teraz kolor. Wchodzimy w kolory. Tutaj w tym okienku wpisujemy, ja mam akurat skopiowany ten link. Dajemy Enter. To jest taki, nie wiem, to chyba jest kremowy kolor? Nie wiem, nie znam się na kolorach. Po prostu musi się tutaj wpisać FFF2D8. I dajemy Enter. Dobra, OK. Jeżeli mamy już ten wybrany kolor, wchodzimy w narzędzie gradientu, wybieramy gradient, kolor pierwszoplanowy i potem kanał alfa. Tutaj nic nie zmieniamy. Dobra, teraz przechodzimy z powrotem na zdjęcie, sobie trochę oddalę. Teraz na tej pustej warstwie, mniej więcej trochę nad lewym górnym rogiem, aż pod spód prawego rogu, mniej więcej coś takiego. Teraz zmieniamy krycie tej warstwy na około 40. Oczywiście możemy mniej lub więcej, ale trzymajmy się 40. Teraz wchodzimy na tą warstwę z naszym gradientem, klikamy prawym przyciskiem myszy, nowa z widoku i teraz na tej nowo powstałej warstwie wchodzimy w kolory, balans kolorów, zaznaczamy cienie, tutaj wpisujemy 20, tutaj minus 20, oczywiście to możemy sobie zmieniać w zależności od obrazu. Dobra, i tutaj 17. Enter i OK. Dobra, teraz sobie powiększę to zdjęcie. Myślę, że takie właśnie obrazy teraz są dość popularne, więc no to wszystko. Myślę, że poradnik się spodobał. Trzymajcie się, siemano!